Przyjrzyjmy się bliżej komponentowi grid. Zawiera on nagłówek oraz wiersze. Nagłówek pozwala po najechaniu na którąś z kolumn, na dowolną z kolumn, na kliknięcie w pojawiający się przycisk, który wyświetla menu kontekstowe danej kolumny. Dana kolumna, o ile jest tak skonfigurowana, pozwala m.in. na sortowanie danych po wybranej kolumnie, malejąco bądź rosnąco, a także na wybór bądź ukrywanie wybranych kolumn. Oczywiście istnieje możliwość również i rozszerzenia, a także w bardziej zaawansowanej konfiguracji również i na filtrowanie po danej kolumnie, a także grupowanie. Kolejnym elementem, jaki Ci pokażę, jest to stronicowanie. Stronicowanie pozwala na wyświetlanie ogromnych zestawów danych z podziałem na strony. Gdybyśmy chcieli wczytać 1000 wierszy naraz na stronę do tabeli, wówczas moglibyśmy zawiesić całą przeglądarkę, ponieważ taka ilość danych nie jest zbyt łatwa do przetworzenia przez przeglądarkę. Należy ograniczyć tą ilość wyświetlanych i renderowanych elementów. Do tego służy właśnie stronicowanie. Dzięki temu mamy możliwość podziału całego zestawu danych na strony. Komponentem, który będzie zarządzał stronami, będzie toolbar, który będzie znajdował się w dolnej części i dzięki któremu będzie można przełączać się pomiędzy stronami. Przejdźmy do NetBeansa i w klasie Main Tab Panel, w obszarze, gdzie rozpoczęliśmy tutaj deklarację proxy, loadera oraz store, nastąpią zmiany. Po pierwsze, zmianie musi ulec sam store oraz loader wraz z proxy. Jest to warstwa, która w głównej mierze odpowiedzialna jest za dostarczanie danych, dlatego również i będzie zarządzała podziałem na strony. Istotną rolę odgrywa tutaj loader, który będzie odpowiedzialny za wprowadzanie tych danych. Store zostawimy, natomiast proxy i base list loader usuniemy. Pozostała część kodu pozostanie taka, jaka jest. Po pierwsze, aby dane mogły być stronicowane, musimy użyć specjalnego loadera. Służą do tego instancje pochodnej klasy Paging Loader. Którego jedyna instancja to Base Paging Loader. Zanim przejdziemy do proxy, podejrzyjmy jeszcze tą klasę, a raczej interfejs, i wymaga on, dobrą praktyką jest, aby przekazać w typie generycznym Paging Load Result. Oznaczać to będzie, że loader będzie wymagał do załadowania wyników umieszczonych, właśnie opakowanych w tą klasę Paging Load Result. Oczywiście dane, które będziemy opakowywać, to fit message.
To samo będzie się tyczyć tutaj Paging Load Result. Oczywiście analogicznie będzie wyglądało nasze proxy, które również będzie wymagało wczytywania specjalnych danych, czyli naszego Paging Load Result. Do szczęścia potrzebujemy jeszcze tylko zaimplementować pobieranie danych. Ja już w naszym interfejsie asynchronicznym zaimplementowałem komunikację za pomocą metody getPaginationMessagesFromURL, do którego należy przekazać konfigurację klasy basePagingLoadConfig. Natomiast metoda ta zwróci z serwera PagingLoadResult, który będzie przechowywał elementy FeedMessage. Aby taki serwis zainicjować, oczywiście musimy użyć klasy GWT i za pomocą Deferred Binding stworzyć implementację tego serwisu. Oczywiście wynikowym będzie interfejs asynchroniczny. W efekcie po wywołaniu getPaginationMessagesForURL zauważ, że callback, którego wymaga, automatycznie może być przekazany z RPC, z proxy RPC. Jedyną rzeczą, którą jeszcze musimy przekazać, to jest specjalny config. W dokumentacji odnajdziesz zapis, że korzystając z loadera Paging Load Result, do proxy przekazywany jest config specjalnej klasy, która przesyła informację dotyczącą stronicowania. W naszym przypadku jest to basePagingLoadConfig. Oczywiście jest to obiekt, klasy obiekt, więc należy go rzutować. Na basePagingLoadConfig. Co tak naprawdę się dzieje po stronie serwera? Za chwilę pokażę. Kolejnym elementem, który weźmiemy, zaimplementujemy, to toolbar, dzięki któremu będziemy mogli zarządzać stronicowaniem. Ładowanie przerzucimy sobie na sam koniec. A toolbar dodamy zaraz pod tabelą. Jest to specjalna instancja toolbara. Nazywa się ona Paging Toolbar, która wymaga do określenia rozmiaru strony, czyli ile wierszy będzie znajdować się na stronie. Standardowo jest to 50, ale oczywiście możesz ustawić dowolną, oby w miarę małą ilość tych wierszy. Toolbar ten umieścimy zaraz pod tabelą,
tak aby zajmował całą szerokość oraz tyle, ile tylko potrzebuje wysokości. Dodatkowo marginesy dla tabeli zmodyfikujemy, tak aby nie było widać przestrzeni pomiędzy tym toolbarem a tabelą. Dlatego wszystkie oprócz dolnego marginesu ustawimy na 5. Natomiast w przypadku toolbara ustawimy wszystkie oprócz górnego na 5. Sam toolbar wymaga jeszcze tego, aby powiązać go z loaderem za pomocą metody bind. Dzięki temu będzie on miał bezpośrednią kontrolę nad ładowaniem, nad przekazywaniem strumienia danych. Także po dodaniu tabeli oraz po dodaniu toolbara następuje jeszcze wczytywanie danych. Podejrzymy efekt, a potem zobaczymy, jak wygląda implementacja po stronie serwera. Wystąpił błąd, ponieważ nie przekazaliśmy URL-a do naszego serwisu. Przyjrzyjmy się implementacji po stronie serwera, jak to funkcjonuje. Jest to ta metoda, która z konfiguracji, która została przekazana nam ze strony klienckiej, wyciągamy sobie URL, offset oraz limit. Jak widać, tego elementu nie przekazaliśmy jeszcze. Natomiast offset i limit automatycznie jest przekazywany przez loadera. Dodatkowo zaimplementowaliśmy pewną małą rzecz. Mianowicie domyślnie odczytywany jest kanał poprzez soketa, następnie jest parsowany parserem SACS, a następnie elementy te są ładowane do listy, która potem jest specjalnie przycinana względem offsetu i limitu. Na koniec jest ona opakowywana w opakowanie wynikowe, a następnie jest odsyłana do klienta. Jeżeli jednak zdarzy się, że zamiast URL-a przekazany jest ciąg tekstowy paging test, to wówczas dane zamiast odczytywane ze zdalnego serwera z prawdziwego RSS-a jest pobierany, dane te są pobierane ze specjalnej klasy, która następnie jest przycinana. Klasa ta przetrzymuje 200 przykładowych wierszy, które pozwolą między innymi na zaobserwowanie stronicowania. Domyślnie w menu posiadamy 3 kanały: BNS IT, Experios i Google. Experios oraz Google posiadają adresy strony, które istnieją rzeczywiście, więc są odczytywane zdalnie. Natomiast BNS IT posiada ciąg tekstowy paging test, wobec czego jeżeli zostanie on tylko przekazany, to dane zostaną wczytane za pomocą właśnie tej metody. Także jedyne, co nam pozostaje,
to w samym loaderze to dołączenie do tego obiektu dodatkowego parametru, w którym prześlemy URL. Wydzielimy sobie ten obiekt do oddzielnej zmiennej, do której dodamy parametr za pomocą metody set. Nazwiemy go URL, a wartość jego będzie to z elementu, czyli z klikniętego kanału, pobierzemy URL. Podejrzymy zmiany i zobaczmy, czy to zadziała. Wybieramy Google i po kliknięciu rzeczywiście te dane są zaczytane. Zauważ, że na dole znajduje się toolbar, który jeszcze do końca prawidłowo nie działa, ponieważ dostępna ilość nie jest wyświetlana prawidłowo. SetValueLength w tym przypadku jest wprowadzony na stałe i żeby na przyszłość te elementy prawidłowo funkcjonowały, to należy tą wartość sobie zapisać. Zanim ta lista zostanie obcięta. Podejrzyjmy natomiast, jak te dane funkcjonują w rzeczywistości. Została kliknięta zakładka z testowymi danymi. Jak widać, załadowały nam się wiersze aż do 50. Natomiast, żeby obejrzeć dalszy zakres danych, należy przełączyć się na kolejną stronę. Widać, dalszy zakres został załadowany automatycznie. Kolejną kontrolką do wyświetlania zakresu danych w sposób tym razem hierarchiczny może być m.in. TreePanel. TreePanel służy do prezentacji danych w sposób hierarchiczny i źródłem danych, które jest wykorzystywane przez tą kontrolkę, jest TreeStore. TreeStore pozwala na wczytywanie modelów klasy ModelData bądź TreeModel. Jeżeli pamiętasz, sam ModelData nie posiada informacji na temat dzieci bądź elementu nadrzędnego. W związku z tym powstał alternatywny, jest to TreeModel, w którym znajduje się jakby lista dzieci do wyświetlenia. Natomiast sama biblioteka GXT umożliwia wyświetlanie w sposób hierarchiczny również i struktury, i płaskiej struktury, która renderowana jest za pomocą specjalnych mechanizmów i warunków. Dane do takiego drzewa można wczytać na dwa sposoby: w sposób synchroniczny i asynchroniczny.
Sposób synchroniczny pozwala na wczytywanie wszystkich danych, wymaga na wczytywanie wszystkich danych od razu. Natomiast asynchroniczny ładuje jedynie elementy, które zostały rozwinięte.